dniu dzisiejszym wyruszamy na szczyt Lasek albo Łosek w Beskidzie Żywieckim. Auto pozostawiliśmy w miejscowości Koszarawa. Znaleźliśmy takie miejsce, jak ujęcie wody w środku tej miejscowości. Tam był parking na kilkanaście aut. No i teraz drogą dochodzimy do żółtego szlaku, następnie skręcamy w lewo i idziemy już tym żółtym szlakiem w kierunku szczytu. Początkowo szlak biegnie drogą asfaltową. Gdy ta droga asfaltowa nam się skończy, to za ostatnim domostwem musimy skręcić w lewo. Dochodzimy do takiej tregry, która jest przerzucona przez rzeczkę. Musimy przejść przez tą rzeczkę i następnie już wchodzimy na ubity szlak. Szlak jest, tak jak powiedziałem, ubity, kamienisty, no i zaczyna się już piąć w górę. Oczywiście idziemy lasem. W etapie szlak żółty prowadzący na górę Lasek z miejscowości Koszarawa jest dość stromy i wymagający. Czasami natrafimy na jakieś prześwity, z których możemy obserwować okoliczne pasma górskie. Po jakimś czasie dochodzimy do miejsca, gdzie jest krzyż. Krzyż znajduje się po prawej stronie na szlaku. My idziemy dalej. Marsz z miejscowości Koszarawa, dochodzimy do schroniska studenckiego. Na terenie tego schroniska można zaobserwować spore palenisko, huśtawki, dużo ławeczek. Miejsce to ogólnie posiada również z tyłu boisko. Schronisko niestety było zamknięte, nie udało nam się wejść do środka. Kartka na drzwiach informowała, że można się skontaktować z kierownikiem tego obiektu. Jednak my udaliśmy się w dalszą drogę, bo naszym celem była głównie góra lasu.
schroniska udajemy się przysiółkiem w stronę szczytu między zabudowaniami. Nie jest ich tu sporo, ale stanowią ciekawy, charakterystyczny punkt naszej trasy. Dochodzimy do obszernej polany, z której wreszcie widać widoki na wszystkie strony, ale to jeszcze nie jest szczyt. Szczyt znajduje się troszeczkę dalej, natomiast na tej szerokiej polanie można znaleźć ławeczkę, gdzie można podelektować się tymi widokami, jak również odpocząć. Jesteśmy na szczycie góry Lasek, inaczej góry Łosek. Znajduje się tutaj tabliczka informująca nas o tym szczycie, jak również słupek pomiarowy, a szczyt ten wznosi się na wysokość 868 metrów nad poziomem morza. Znajduje się tutaj również pięknie ukwiecona kapliczka, jak również mały, skromny domek letniskowy z pięknym widokiem na góry. Szlak żółty dalej prowadzi do miejscowości Przyborów. My udajemy się w drogę powrotną z powrotem do miejscowości Koszarawa, ponieważ tam zostawiliśmy auto. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, abyście byli na bieżąco z filmikami z naszych podróży. No i zachęcamy również do zostawienia łapki w górę. Pozdrawiamy.